Cześć, tu Adam z 32m2treningu.pl. Z tego wideo dowiesz się, w jaki sposób połączyć sprzęt z aplikacją Explore the World oraz co zrobić, jeżeli to łączenie nie przebiegnie pomyślnie. Explore the World łączy się ze sprzętem marek Bowflex, Nautilus i Schwinn, a dzisiejsze łączenie przeprowadzamy na Schwinnie 510U. Od czego zaczynamy parowanie? Przede wszystkim włączamy komórkę. Sprawdzamy, czy mamy włączonego Bluetootha. Bluetooth jest. Druga istotna rzecz pod kątem łączenia to jest kwestia włączenia lokalizacji. Jeżeli lokalizacja nie jest włączona, to o dziwo aplikacja nie będzie chciała się połączyć z komórką. Dobrze, odpalamy Explore the World, logujemy się. Po zalogowaniu sprawdzamy, czy mamy włączoną konsolę. Włączamy konsolę. Mamy ją aktywną. Wybieramy odpowiednią aktywność. Jeżeli mamy bieżnię, wybieramy Run. Jeżeli mamy orbitrek bądź rower, wybieramy Ride. I pojawia nam się nasz sprzęt. Warto zaznaczyć, że pojawi tutaj się nam nazwa, a raczej skrót nazwy amerykańskiej. Sprzęt jest amerykański i ma inne nazewnictwo za oceanem niż w Europie, stąd ta rozbieżność. Wybieramy nasz sprzęt. Pojawia się napis Done, a na konsoli pojawia się znaczek Bluetooth, a to oznacza, że komórka i rowerek są połączone. Po sparowaniu aplikacja prezentuje następujący widok. Wybieramy przykładową trasę, Start Ride. OK. Obracamy komórkę. Nie wiedzieć czemu. Cofnęło nam się. OK. W tym momencie nie pedałuję. Teraz zaczynam. Nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo nie wystartowałem niczego na konsoli. Klikamy Start. Workout Start. I obraz się przesuwa. Jeżeli ja przestanę teraz kręcić, no to powinno się wszystko zatrzymać. Widać, jest pewne opóźnienie, ale tak się stało. Co zrobić w sytuacji, jeżeli łączenie nie przebiega w taki sposób, jak przed chwilą było to pokazane? Przede wszystkim nie próbuj łączyć się ze sprzętem z poziomu ustawień Bluetooth. Ustawienia Bluetooth mamy tutaj. W tym momencie mamy wyszukiwanie. To jakiś Samsung się znalazł. Czasem wyszuka nam Schwinna, natomiast łączenie tutaj nic nie da w kontekście aplikacji. Łączymy się ze sprzętem z poziomu aplikacji. Po drugie, upewnij się, że żaden inny smartfon nie jest już połączony z Twoim rowerkiem, bieżnią czy orbitrekiem. Najlepiej zadbaj o to, żeby wszystkie urządzenia z najbliższego otoczenia, które potencjalnie mogą połączyć się z Twoim sprzętem, miały wyłączony Bluetooth. Co jeśli aplikacja dalej nie będzie chciała się połączyć ze sprzętem i będziemy widzieć taki oto widok? Kolejnym krokiem jest po prostu wylogowanie się z aplikacji. Zamknięcie jej i wyczyszczenie pamięci podręcznej w telefonie. Następnie uruchamiamy ponownie aplikację, logujemy się, uruchamiamy też konsolę i proszę, sprzęt znaleziony. Oprócz tego, gdy jesteśmy na tym ekranie i widzimy wirujące kółeczko i napis Searching, warto poczekać minutę, półtorej. Czasem to łączenie trwa więcej niż kilka sekund. Mieliśmy taki przypadek, że będąc na tym ekranie, widząc searching, uruchomiliśmy program.
I podczas kręcenia, po minucie, pojawił się upragniony Schwinn na ekranie. Jeżeli mimo wykonania tych kroków dalej nie możesz połączyć się ze swoim sprzętem, spróbuj takiego parowania na innej komórce. Dlaczego? Aby wykluczyć szwankujący moduł Bluetooth w Twoim smartfonie. Jeżeli okazało się, że moduł Bluetooth nie jest problemem, to warto wykonać poprzednie kroki kilkukrotnie. Czasem naprawdę to pomaga. Po sparowaniu smartfona ze sprzętem może wystąpić jeszcze jedna sytuacja, o której warto wspomnieć. Uruchamiamy trasę, uruchamiamy trening na konsoli. Zaczynasz biec lub pedałować, a trasa na komórce się nie przesuwa. Co wtedy należy zrobić? Wtedy za każdym razem pomagało nam po prostu wylogowanie się i zalogowanie do aplikacji ponownie. Na koniec dodam, że większość przypadków, gdzie są jakieś trudności w łączeniu aplikacji ze sprzętem, nie wynikają z wadliwego sprzętu, a wynikają z wadliwej aplikacji. Twórcy są tego świadomi, dlatego cyklicznie udostępniają aktualizacje aplikacji, aby wyeliminować tego typu problemy. Jeżeli uważasz to wideo za przydatne, zostaw łapkę w górę. Oprócz tego, jeśli chcesz, abyśmy poruszyli inne tematy związane ze sprzętem do ćwiczeń w domu, daj nam znać w komentarzu. Trzymaj się i do zobaczenia.